pracuję w Divante obecnie. To jest taki dosyć spory, jeden z największych w Polsce, jeżeli nie największy, bo nie wiem w sumie osobowo jak są pozostali, ale na pewno najbardziej zasobny w klientów, e-commerce software house. No i wdrażamy sklepy internetowe. Branża, która w ogóle jest teraz kwitnąca, coraz więcej ludzi zamawia online. No i ja jestem project managerem w Divante od 3 lat. Wcześniej jeszcze pracowałem w agencjach reklamowych bądź w firmach, które wdrażały aplikacje mobilne, startupy i tak dalej. No i przeszedłem do Divante. Tam mamy około 9 project managerów, 120 osób i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że fajnie byłoby spróbować, ponieważ nasz dział IT liczył 70 osób i zarządzało nim jeden dyrektor, taki główny, i jeden wicedyrektor. I nie dało się po prostu w żaden sposób zaadresować potrzeb i jakby czy rozwojowych, czy nie wiem, finansowych, czy w ogóle problemów, które mieli pracownicy, tymi dwoma osobami, które były za to odpowiedzialne. No bo to zbyt duża skala, tak naprawdę ci goście chodzili tylko na feedbacki. I jedyne co się zmieniało, to po prostu, że zataczali koło, że przeszli te 80 osób i zatoczyli koło po prostu i wracali z powrotem. Więc no, bez sensu. I robili to tak już zadaniowo, w sensie schematycznie. Mieli przygotowany plan feedbacku, zbierali go od innych osób, nawet nie sami, bo nie pracowali z tymi ludźmi i po prostu dawali ten feedback, przekazywali feedback. No i z tego wynikało albo, nie wiem, podwyżka, awans, cokolwiek. No generalnie takie może nie po łebkach, ale najbardziej efektywnie, jak się da przy takiej ilości osób. I stwierdziliśmy, że spróbujemy zrobić tryby, czyli zainspirowała nas koncepcja i w ogóle jest taka fajna grafika, która to obrazuje, bo jedną z pierwszych organizacji, która to wdrożyła, albo przynajmniej co się stało na tak popularne, to był Spotify i zaczęli tak tribowo rozwijać konkretne części swojego produktu. No i my sobie przejrzeliśmy ten graf i ktoś do mnie przyszedł i mówi: Grzegorz, kurde, ty byś w sumie chyba się nadał, to może byś spróbował to wdrożyć u nas. I nie było żadnego pomysłu, żadnej książkowej wiedzy, którą byśmy używali. Jedyne co w zasadzie to była ta inspiracja, którą posiedliśmy z tego rozwiązania Spotify'owego. No i ja zacząłem się zastanawiać bardzo mocno z paroma osobami, jak to zrobić, żeby to miało sens, jaka powinna być idea tego. Bo generalnie to miało rozwiązywać ten problem, że decyzje odbywają się bardzo daleko od ludzi. Albo ludzie nie mają takiego miejsca, gdzie mogą przekazać swoją opinię, albo nie są po prostu specjalnie doglądani przez kogoś, kto jest w stanie zadziałać w ich interesie. Bo jedyna taka osoba, która powiedzmy bardzo dobrze się z tymi ludźmi znała w zespole, to był lider technologiczny. No ale on dbał o to, żeby to dobrze funkcjonowało w obrębie projektu, a może nie firmy. Dbał o to, żeby ludzie wiedzieli, co mają robić, jakie mają priorytety i tak dalej. Więc bardzo, bardzo projektowo. A nie było jakiejś takiej roli, która by mocno dbała o ich interes, oprócz project managerów, ale znów, to jest per projekt. A potem ci ludzie się rozchodzą i jest ciężej to utrzymać. No i w koniec końców stwierdziliśmy, że zrobimy sobie pierwszego tryba, tak pilotażowo. I ustaliliśmy, że zawiążemy go wokół technologii, bo my jako firma produkujemy te e-commerce na platformie takiej Magento. Robimy też PIMy i w ogóle systemy około takie e-commerce'owe na PIMCore. No jest parę takich frameworków, których używamy, żeby frameworków, mam na myśli coś takiego, na przykład WordPress to jest framework, tak? W którym się tworzy jakieś tam treści czy blogi. No i teraz stwierdziliśmy, że zawiążemy to wokół jednej technologii, żeby ci ludzie mieli coś wspólnego ze sobą. No i że głównym założeniem będzie to, żeby oni siedzieli w ogóle w jednym miejscu, tak jak my teraz, czyli żeby mieli ze sobą taki fizyczny kontakt i żeby skrócić te kanały komunikacyjne, wymianę informacji, żeby wymieniali się wiedzą, bo przez to, że są w jednej technologii, to są w stanie tym lepiej korzystać ze swoich praktyk nawzajem, szczególnie, że w jednym trybie jest na przykład parę projektów, żeby mieli osobę, która dba o ich interes i to nie na zasadzie, że co jej się wydaje, tylko albo co myśli, tylko osoba, która faktycznie patrzy, jak ci ludzie każdego dnia pracują
widzi, z jakimi problemami się borykają i jest w stanie coś z tym zrobić. Co przez to mam na myśli? Jest na tyle umocowana w organizacji, że może faktycznie ma jakąś decyzyjność. No i na początku ja w ogóle byłem tylko osobą, która bardziej koncepcyjnie i tak miękko to nadzorowała. Obecnie jestem osobą, która decyduje o awansach, podwyżkach, czy kogoś zatrudniamy, czy zwalniamy i tak dalej. Więc jakby w zasadzie mam pełne umocowanie podejmowania decyzji w obrębie tego plemienia. Też w kontekście budżetu, tego kogo i za ile fakturujemy. To oczywiście musi być potwierdzone C-level, ale czyli zarządem. Natomiast to zawsze wychodzi ode mnie. Plemię, no to dla mnie, bo to też znów, ja wam będę mówił rzeczy, które co ja przez to rozumiem. Nie co mówią książki, tylko jak ja rozumiem plemię, czyli tribe'a w tym kontekście. Dla mnie to jest zespół specjalistów w różnych dziedzinach, to nie muszą być tylko programiści, tylko w różnych dziedzinach, którzy w zasadzie są samowystarczalni, w sensie, że jeżeli dałbym takiemu tribe'owi projekt, to oni od początku do końca są w stanie go wdrożyć. Nie potrzebują szukać kompetencji poza. Którzy pracują ze sobą wspólnie i to nie tylko przy jakimś jednym zleceniu, tylko przez długi okres czasu, dzięki temu czemu się dobrze znają. No i są wyspecjalizowani w jakimś jednym technologii, czy w jakimś jednym, bardziej bym to uogólnił, mają jeden cel. Czyli na przykład celem mojego tribe'u jest to, żeby efektywnie i w dobrej jakości wdrażać sklepy na Magento, na platformie Magento. I plemię ma swojego wodza i tribe lidera. Tribe leader to jest gościu, który jest takim liderem technologicznym, ale po prostu to jest taka prawa ręka wodza. I wódz odpowiada właśnie za urlopy, podwyżki, awanse, feedbacki. Też w niektórych obszarach za przydział, we wszystkich obszarach to przydział projektowy, ale w niektórych obszarach nawet za kwestie typowo projektowe, czyli wchodzi do projektów, gada z klientami. Czyli też pełni obowiązki project managerskie i ten lider technologiczny, który odpowiada za rozwój ludzi, feedbacki techniczne i też za to, w którym kierunku idziemy jako plemię technologicznie i jakich rozwiązań korzystamy. I to on jest architektem Magento, więc ma najlepszą kompetencję, żeby takie decyzje podejmować i żeby się wypowiadać w takich kwestiach. No i no i tak to działa. No i no nie wiem, generalnie ja jestem wielkim fanem. Bardzo mi się podoba. Na początku stwierdziłem, że skupimy się na tym, żeby... Na pewno musi być tak, że muszą ci ludzie siedzieć w jednym miejscu. Na pewno musi być tak, więc wydzieliśmy skrzydło w budynku. Na pewno musi być... Dlaczego? Bo chciałem osiągnąć to, żeby ci ludzie faktycznie mieli ze sobą na co dzień do czynienia, żeby się widzieli, żeby się znali, żeby nie pisali do siebie, a rozmawiali. I żeby pewne rzeczy można było zareagować od razu, a nie zwołując spotkanie, tak? Druga kwestia, chciałem bardzo ich zmotywować do tego, żeby wymieniali się wiedzą, więc wprowadziłem, nie wiem, jak macie jakieś projekty w IT, czy w ogóle u siebie też w firmach pracujecie nad jakimś produktem, to prawdopodobnie też robicie sobie jakieś prezentacje produktu, czy dema, coś w tym stylu. Więc organizowałem takie demo wspólne, gdzie każdy prezentował efekty swoich prac i dzięki temu dzielili się wiedzą i dochodziło do sytuacji, w których ktoś pracował przy jednym produkcie, ktoś inny pracował przy drugim produkcie, dana osoba prezentowała i mówi, no wykorzystaliśmy takie i takie rozwiązanie, mieliśmy taki i taki problem. No i gościu się odzywa, kurczę, będziemy za 2 tygodnie robić dokładnie to samo, spotkajmy się potem i porozmawiajmy o tym, bo być może się uda to reużyć w ogóle, żebyśmy nie musieli tej roboty drugi raz robić. I to jest w ogóle duży problem w organizacjach, ja to widzę, pewne rozwiązania i pewne działania są bardzo powtarzalne, ale ludzie o nich nawzajem nie wiedzą i przez to nie są w stanie ich reużyć, skorzystać na czymś doświadczeniu. I to jest bez sensu, no bo po co pracować w jednej firmie, skoro się nie można wymienić tą wiedzą i skorzystać na czyichś doświadczeniach. No i tutaj się udało to zrobić i ci ludzie się zaczęli wymieniać tą wiedzą, stworzyłem im kanał komunikacji, w którym po prostu zadają sobie pytania, jeżeli mają jakiś problem, z którego sami nie mogą przejść i to działa i po prostu codziennie widzę, że tam ktoś się odzywa, ktoś mu pomaga i to raz z jednej strony
zwiększa efektywność ich pracy, a z drugiej strony buduje zaufanie i relacje między nimi, no bo rozmawiają ze sobą i szukają razem rozwiązań, ktoś komuś pomaga i według mnie to bardzo dobrze działa. Celem było to, żeby zwiększyć zaufanie i żeby ci ludzie mieli jakieś relacje między sobą, żeby też znali swoje kompetencje. Zazwyczaj jest tak, że jak tworzymy zespół projektowy, to nikt się nie zna, być może ktoś o kimś słyszał w obrębie jednej organizacji. Natomiast załóżmy, że projekt trwa 6 miesięcy, no to przez 2 czy 3 miesiące ci ludzie w ogóle potrzebują czas, żeby się poznać dobrze i żeby zacząć współdziałać w tym wszystkim. I dopiero potem można ich zacząć nazywać zespołem tak naprawdę. I do pewnego momentu tak naprawdę to jest taka zbieranina ludzi. I tutaj jest zupełnie inaczej, bo ci ludzie pracują, z którymi ja teraz pracuję, to są 23 osoby, pracują ze sobą już od 2 lat i no nie ma dla nich tajemnic. W sensie, że niektórzy krócej, bo tam oczywiście jest fluktuacja jakaś, ludzie przychodzą nowi, dołączają. Natomiast znają się bardzo dobrze, od podszewki, kurczę, prawie jak łyse konie. Jednak to jest też w ogóle takie ciekawe spostrzeżenie, że jakbyśmy się zastanowili, to 1/3, może nie życia, ale no 1/3 czasu każdego dnia spędzamy z ludźmi z pracy. To jest w ogóle taka druga, może nie tak osobiście, ale taka druga rodzina. Więc to jest bardzo ważne, żeby w pracy była dobra atmosfera, żeby było zaufanie, żeby ludzie ze sobą współdziałali, a nie wykonywali tylko jakoś tak punktowo swoje obowiązki i w ramach usługi, tak, którą jest praca dla jakiejś tam firmy. No i udało się to wytworzyć. Ci ludzie sobie w mojej opinii ufają, rozwiązują, wiele problemów rozwiązuje się między nimi. Ja nie muszę ingerować, żeby rozwiązać jakieś konflikty, tylko są w stanie, tak jak nie wiem, w przyjaźniach, tak, czy nie wiem, w związkach nawet bym powiedział, że są jakieś momenty kryzysu zawsze, czy kłótni, czy jakiegoś nieporozumienia, ale jeżeli ta relacja jest wystarczająco silna, to bez żadnej ingerencji z zewnątrz, nie wiem, para, czy ludzi, czy w ogóle jakby osoby wchodzące w tą relację są w stanie sobie same to rozwiązać. I to też tak działa. No i jest duże zaufanie, czyli tutaj w kuluarach sobie rozmawialiśmy o tym, że jest bardzo dużo osób, które nie mówią o problemach. Wszyscy mają problemy, absolutnie wszyscy mają problemy, każdy ma jakieś oczekiwania, jak choćby nie wiem, jakby była skromna osoba, czy minimalistyczna w swoim podejściu do pracy, to każdy absolutnie ma problemy i każdy ma oczekiwania. I teraz sukcesem dla mnie będzie to, że będę w stanie dobrze zdefiniować te problemy i oczekiwania sam i na nie odpowiedzieć. I to jest możliwe tylko w niektórych przypadkach jedynie wtedy, kiedy ktoś sobie mocno ufa, bo jest bardzo dużo osób, które po prostu nie mówią o tym. Mimo że je mają, to o tym nie mówią, bo nie wiem, bo są nieśmiali, bo czują, że nie mają mocy sprawczej, żeby coś z tym zrobić i po co mam o tym mówić, skoro i tak się z tym nic nie wydarzy. No i to wynika z bardzo wielu aspektów tak naprawdę, albo po prostu podchodzą do tego jak do usługi troszeczkę, czyli że no co tam będę marudził, tutaj mi płacą i tak dalej. No nie, no właśnie o to chodzi, że praca powinna być może nieprzyjemna zawsze, ale powinna być miejscem, w którym się dobrze czujemy jednak. Bo po co się w przeciwnym wypadku uciemiężać i chodzić kurczę jak do... No nie wiem, do jakiegoś nieprzyjemnego, nie mam teraz żadnego konkretnego przykładu, do jakiegoś nieprzyjemnego miejsca, do którego nie chcemy chodzić. Więc uważam, że ta idea tribów mocno to umożliwia, że ludzie się dobrze ze sobą czują. Wielokrotnie na feedbackach, czy nawet jak ludzie odchodzili z firmy na przykład z powodów typowo rozwojowych, albo tego, że chcieli zmienić technologię, takie rzeczy, na które organizacja super nie ma wpływu, to każdy bez wyjątku mówił o tym, że jest mu bardzo ciężko się rozstać z zespołem i że to będzie dla niego duży problem, że bo tak jak Ewelina tutaj wspomniała, że idzie na urlop i tak naprawdę już jej troszeczkę brakuje tej swojej takiej zawodowej rodzinki. I no i to jest prawda i według mnie to jest sukces tak naprawdę, że udaje się wytworzyć takie relacje, które pozwalają na takie zaufanie i na taką... Nie wiem, jak to nazwać nawet, ale takie współżycie zawodowe. No i mocno w to wierzę. Oczywiście nie są też jak w każdym rozwiązaniu, to nie jest też jakaś idea, która jest wolna od problemów, bo też jak ludzie spędzają ze sobą dużo czasu, no to
pewnym momencie pojawiają się konflikty, jakieś tarcia. Ludzie się też na tyle dobrze poznają, że to nie jest powierzchowna relacja na zasadzie uprzejmości, tylko bo tak często jest do pewnego momentu, tylko ludzie widzą swoje wady, zaczynają zauważać pewne takie zachowania, które innym osobom nie odpowiadają, więc pojawiają się konflikty. Ale dzięki temu, że siedzimy w jednym pomieszczeniu, to ja na przykład jako wódz jestem w stanie to wyłapać od razu i zauważyć. Szczególnie, że w ogóle siedzę frontem do ludzi, oni sobie tak, to jest taki open space, ale ja widzę absolutnie każdego, kto pracuje w pokoju. I nawet jak mam słuchawki na uszach, nie wiem, jestem wciągnięty w jakieś rzeczy, to ktoś wstanie, ktoś na kogoś spojrzy i tak dalej. Absolutnie widzę wszystko, co się dzieje jakby w zespole. I to jest bez żadnego takiego skupienia specjalnego czy coś, jestem w stanie wyłapać problemy, które się dzieją w zespole, tak? Normalnie one by były przemilczane, bo w ogóle by nikt o nich nie powiedział, bo jak dyrektor 40-osobowego działu ma zauważyć, czy ktoś się lubi, czy się nie lubi, może tylko zasłyszeć na korytarzu i to pod warunkiem, że rozmawia z ludźmi na korytarzu, a nie jest zamknięty w pokoju. Ciekawe pytanie. Na pewno takie, nie które wiem. Narastają, po prostu zaczyna być widać. Na potrzeby tej dyskusji przyjmijmy, że połowę. Ale ciężko jest powiedzieć, jaki procent, skoro nie znam całej skali prawdopodobnie. Bo nie chełpię się tym, że absolutnie znam wszystkie potrzeby swoich ludzi i że wiem, jakie mają problemy i tak dalej. Ale te właśnie najbardziej wpływające na tą współpracę wyłapię, a jeżeli nie wyłapię, to dowiem się o nich na retrospekcjach, które też mamy wspólnie i to są takie spotkania, na których sobie mówimy o problemach. I znów, tutaj też się pojawiają dwie strony medalu. Z jednej strony to jest super, że wszyscy razem się mogą zebrać i porozmawiać sobie o problemach. Z drugiej strony łatwo jest dojść do momentu, kiedy to... A to w zasadzie w każdym zespole tak jest, ale jeżeli się ludzie dobrze znają, to tym bardziej. Do momentu, kiedy ludzie zaczynają się już mocno wyżalać, zaczynają poruszać problemy, które w zasadzie chyba nie powinny być nawet poruszane na forum. I trzeba też to potrafić dobrze zmoderować i dobrze na to odpowiedzieć, żeby to też nie wpłynęło źle na atmosferę w całym zespole. Co jeszcze? Jednym z takich celów, który sobie... Kto zamawiał żółte, gęste? Na przykład też bardzo ja sobie za punkt honoru postawiłem, że nie dam zawsze jest też, bo to jest prawdopodobieństwo, jak kurde nie wiem, w społeczeństwie zawsze się znajdzie jakiś Janusz czy ktoś, kto po prostu narzeka i albo kto łypie z okna i krzyczy, jak chłopaki sobie kopią w piłkę o budynek, co nie? I w każdej organizacji tak jest, w każdym zespole i ważne jest, żeby albo z taką osobą znaleźć jakiś taki common ground i starać się to troszeczkę zmoderować, brzydko mówiąc, albo w ogóle monitorować to, kto dołącza do zespołu. Ja na przykład stworzyliśmy ten zespół, on miał 14 osób i każda osoba, która dołączała, była przeze mnie najpierw, może nie sprawdzana, tylko spotykałem się z nią po prostu. Czyli dział HR rekrutował pracownika i mówił, to może by dołączył do ciebie do zespołu, mówię, spoko, ale chciałbym się z nim najpierw zobaczyć. I pytałem, czy jest taka idea, tak pracujemy, czy to ci się podoba, czy chciałbyś dołączyć, czy w ogóle to jest technologia, w której chcesz pracować, żeby już na początku zminimalizować ten poziom niezadowolenia, który może być, tak? W ogóle niektórzy, wydaje mi się, że uszczęśliwiają ludzi na siłę. Wydaje im się, że czegoś potrzebują i mu to dostarczają, kiedy to w ogóle nie jest jakby ten aspekt oczekiwań tej osoby. I na przykład głupie pytanie, bo jesteśmy software house'em, pracujemy głównie na Magento i w jednej technologii, ale zawsze pytałem o to, czy to jest technologia, w której chcesz pracować, bo być może ma jakieś inne oczekiwania, albo no niby tak, w sumie to bardziej chodziło o to, że chcę dużo zarabiać, nie wiem, cokolwiek, a ja bym się bardziej chciał w innej technologii rozwijać. No nie wiem, to jest istotne, żeby to wyłapać na odpowiednim momencie. Że w ogóle im się... No? Jaki procent osób... Po prostu to ty dochodziłeś, czy dana osoba po prostu przedstawiłeś, nie mówiła, że... No jednak nie, tak? Mały. Ale zawsze. I to jest najważniejsze. To jest tak, że jak to jest w szpitalu się mówi, choćby, czy nie wiem, czy w jakichś akcjach ratunkowych, że chociażbyśmy uratowali
jedną osobę z 50, to to jest sukces. No i właśnie o to chodzi. Jeżeli wyłapię jedną osobę, która miałaby wejść do zespołu i zrobić po prostu, zaprowadzić chaos, anarchię i w ogóle jawnie mówić o tym, że jej się nie podoba i że w ogóle ta idea jest do kitu, to no to, to jest ogromny sukces, bo taka jedna osoba rozwala wszystkim pracę. I z momentu, kiedy wszyscy przychodzą do pracy z pozytywnym nastawieniem, z chęcią, z takim entuzjazmem i sobie ufają, to wchodzi jeden gościu z zewnątrz, który ma na tyle dużo pewności siebie. Gościu to może być też kobieta, żeby tutaj nie robić jakichś takich tych. Na tyle pewności siebie i na tyle, powiedzmy, tupetu, że mówi głośno o tym, że coś mu się nie podoba, że w ogóle ty pracujesz bez sensu i tak dalej. No są takie osobowości. I one psują totalnie atmosferę i nie można do tego prowadzić, bo jeżeli jest zespół, który jest mocno zżyty, który ma między sobą relacje, to taka osoba szybko jest w stanie po prostu podzielić go. I dlatego trzeba to moderować, znowu użyję tego słowa. I zawsze rozmawiałem z takimi ludźmi. Poza tym, jeżeli taka osoba wchodziła i miała z nią ten wywiad, powiedzmy, no to, na samym początku jeszcze nawet jej dobrze nie znałem, a już mogłem stwierdzić, jakie ma oczekiwania, jakie ma podejście, czy na co muszę zwrócić uwagę, do jakich projektów powinienem tą osobę przydzielić, a do jakich nie. I wydaje mi się, że udało się też w przeciągu tych 2 lat utrzymać, powiedzmy, taki dobry duch zespołu. I też były momenty kryzysu. Zaczynaliśmy w ogóle od czegoś takiego, że wow, kurde, ale super, wszyscy jesteśmy razem, robimy rzeczy, spotykamy się, dzielimy wiedzą, w ogóle ta idea jest świetna, w ogóle trajby ponad wszystko, co nie? Ale przyszedł po pewnym momencie, jakoś gdzieś tak żeby być konkretnym w liczbach, po siedmiu, ośmiu miesiącach przyszedł taki moment, że już się nacieszyliśmy tym wszystkim. Te relacje dalej były w porządku, ale już ludziom się zaczęły nudzić wyzwania projektowe. Już zaczęły się takie, a może ja bym chciał coś innego porobić i tak dalej. I albo po prostu rzeczy, nad którymi zaczynaliśmy pracę w momencie, jak zaczynaliśmy współpracować razem, przeszły jakiś tam stan utrzymania, w jakiś tam stan, gdzie po prostu pracowaliśmy sobie już z jakimś klientem długo. No i to nie było dla nich już takie duże i rozwojowe, chcieli jakieś zmiany. No i to jest też istotne i trzeba to na odpowiednim momencie wyłapać. Ja tego absolutnie nie wyłapałem, to była moja nauka. I wychodziliśmy z tego momentu przez jakieś, nie wiem, 4 miesiące tak naprawdę, żeby zmienić ludziom obowiązki troszeczkę, żeby wyznaczyć im cele okresowe, które, powiedzmy, może oni w projekcie się super nie spełniają, ale te cele okresowe dadzą im możliwość, żeby porobić coś ciekawego, co im da taki oddech, żeby poczuli, że to idzie w dobrym kierunku, że po tych starych projektach, powiedzmy, i tych zleżałych przyjdą nowe, że pracujemy nad tym, żeby klienci dołączyli do firmy i żeby te projekty wpadły do nas, do plemienia. Więc też znów chciałbym, żebyście podchodzili do tego zupełnie realnie. To nie jest, i przypuszczam, że tak samo jest w przypadku turkusowej organizacji, że to nie jest jakaś idea na zasadzie raju obiecanego czy coś w tym stylu, tylko to też ma jakieś swoje wady i zalety. I tak dobrze, jak będziecie świadomi tych wad i tych ryzyk, to tym lepiej będziecie w stanie je zaadresować w momencie, kiedy one się pojawią. Więc to nie jest tak, że wprowadzamy ideę turkusowej organizacji, wszyscy mają decydujący głos, mogą się wypowiedzieć i w ogóle jest tak, wszyscy są samowystarczalni i to będzie działać. No nie, jeżeli się pojawi gościu, który nie pasuje do tego modelu, no to będzie psuł i musimy to wyłapać. Jeżeli ludzie poczują się zbyt pewni siebie w tym modelu, to mogą zacząć podejmować decyzje, które być może są nie na rękę organizacji. Na przykład, trzeba też zawsze zakładać tą złą stronę, tą jakieś negatywne, jakieś ekstremum, to złe. Bo ja mam takie wrażenie, jak na to wszystko z boku patrzę, że sobie na tych śniadaniach, nie wiem, bo tylko obczajam to, co Łukasz tam gdzieś wrzuci, jakiś filmik czy zdjęcie i widzę, że wszyscy są tacy na zasadzie, to jest świetne, oddajmy ludziom władzę, w ogóle niech podejmują decyzje, niech się cieszą pracą i to jest fajne i w ogóle bardzo dobrze, że w ludziach, którzy w tym temacie siedzą, jest taka energia, bo tylko dzięki temu to się może udać.
ale to jest bardzo szalenie trudne i wymaga ogromnej odpowiedzialności, żeby to dobrze kontrolować, żeby ci ludzie faktycznie mogli w tym się czuć swobodnie, a nie funkcjonować w jakiejś takiej utopii samowystarczalności i samodecyzyjności. Ja jeszcze ze swojej perspektywy w tym tribie, na przykład też inna rzecz, która była wyzwaniem, to było to, że dostałem swój zespół, on był stały, bardzo się cieszyłem, bo wiedziałem, że mogę z nim popracować nad pewnymi procedurami. Zrobiliśmy jeden projekt, stwierdziliśmy, co zrobiliśmy źle, co zrobiliśmy dobrze, co musimy poprawić. Zaczęliśmy to robić, zaczęliśmy poprawiać swoją pracę i dzięki temu rosły nasze kompetencje, nie popełnialiśmy tych samych błędów, więc mieliśmy więcej czasu na rozwój, na jakieś inne rzeczy. To jest w ogóle genialne. I to jest ogromna przewaga takiego zespołu tribe'owego nad zespołem projektowym, który spotyka się na potrzeby wdrożenia jakiegoś produktu i ten produkt zostaje wdrożony i ten zespół w sumie się rozchodzi. Albo zostaje jakaś część tego zespołu, żeby ten produkt utrzymywać. No i to był duży problem, bo ci ludzie się mieli już jakieś doświadczenia, mieli już jakąś wypracowaną relację, jakieś rozwiązania, wiedzieli, co działa dobrze, co działa gorzej w ich kooperacji. I nagle się rozchodzili do innych projektów, no i to nie można było tego reużyć. Każdy z nich miał jakieś doświadczenie i mógł się nimi podzielić z innymi, ale ci inni musieli też do tego dojrzeć, żeby to wykorzystać albo, nie wiem, zrozumieć. A jeżeli mamy ten zespół i dajemy ten zespół do, nie wiem, ile razy pracowaliście przy jakimś przedsięwzięciu z ludźmi, z którymi wam się dobrze pracowało i po tym projekcie czy po jakimś przedsięwzięciu was rozczłonkowali i stwierdziliście, kurde, szkoda, jakby nas wszystkich przenieśli do nowego projektu, to byśmy zamiatali, co nie? No i dokładnie taka jest idea tribe'ów, że ci ludzie zamiatają, że ci ludzie są bardzo efektywni, ponieważ już nauczyli się współpracować ze sobą, wiedzą, jakie są ich mocne i słabe strony i korzystają na tym, tak? Natomiast jest duże wyzwanie, ponieważ jeżeli chcemy utrzymać zespół, który jest stały, to musimy stale dawać mu pracę. No, czyli jak w firmie w zasadzie, że jeżeli jest 100 pracowników, to nie może być tak, że, znaczy być może niektóre firmy mają taką marżę, że mogą sobie na to pozwolić, że jest 70 ludzi, którzy pracują, 30 ludzi, którzy robią produkty wewnętrzne i mogą się nudzić na przykład, albo rozwijać, albo nie wiem, cokolwiek innego robić. Ale nie zarabiają pieniędzy dla organizacji. Ale tutaj jednak ważne jest to, żeby ci wszyscy ludzie mieli to zajęcie, żeby mieli te projekty, więc w pewnym momencie zaczęliśmy z projektami, były dwa duże wdrożeniowe projekty, zaczęły się one kończyć, co myślę, kurczę, zaraz nie będę miał co tym ludziom dać do roboty i będzie to problem, znaczy zaraz, oczywiście odpowiednio wcześniej, tam miesiąc, półtora. I myślę sobie, okej, czyli musimy teraz zacząć troszeczkę psując te projekty, wyciągać ludzi, żeby zaangażowali się w sprzedaż, wsparli działania działu sprzedaży, który pozyskiwał nam klientów i projekty, żeby te projekty, i to w konkretnej technologii, bo chcemy się specjalizować w tej technologii, więc w tej technologii projekty muszą wpadać. Więc zwiększyłem zaangażowanie w te sprzedażowe elementy, żeby, ja sobie nazywałem i się śmiałem, że po prostu idziemy teraz polować, żeby mieć zimę przetrwać i musimy upolować, kurczę, dzika, co nie? Kolejny duży projekt i zaczęliśmy to robić, ale gdybyśmy ten moment przespali, gdybym ja po prostu nie dał sygnału na zasadzie okej, to musimy zacząć działać sprzedażowo, to prawdopodobnie pokończyłyby się te projekty i ja bym latał jak głupi, żeby ludziom znaleźć robotę. Albo bym ich gdzieś outsourcował, albo cokolwiek, bym próbował znaleźć im coś na szybko, a wtedy nie ma możliwości, żeby dać im coś rozwojowego, żeby w ogóle mogli sobie coś wybrać, żeby to był jakiś konkretny projekt, tylko robię cokolwiek, żeby oni zarabiali dla organizacji. Więc to jest też... W jaki sposób wsparliście dział sprzedaży? Masz w zespole też sprzedawców i programiści coś im pomagali? Czy może oni zaczęli też pozyskiwać klientów? Nagle zmienili jakby swoje stanowisko? Czy jak? Mamy dział sprzedaży. On jest podzielony na różne rynki, które adresują. I oni jakby pozyskują leady. I te leady wymagają, na którymś etapie wymagają konkretów, wymagają wyceny technicznej, zaadresowania problemów, zaproponowania rozwiązania technologicznego. I tego sprzedawca u nas w firmie nie jest w stanie zrobić. Albo jest w stanie zrobić na bardzo dużym stopniu ogólności. Więc ja mówię, słuchajcie chłopaki, mam trzech senior deweloperów, którzy przy kliencie się nie spalą, nie wiem, nie zestresują i będą profesjonalni, plus mówią po angielsku.
Jeżeli potrzebujecie wsparcia technologicznego, żeby zwiększyć sukces, albo w ogóle, żeby na spotkaniu sprzedażowym wyglądać bardziej profesjonalnie, dawajcie znać, gadałem z nimi, mogą jeździć, nie mają tego problemu, że nie mogą. No też wszystkie takie rzeczy trzeba brać pod uwagę, tak? Nie są ludzie, którzy, wydawałoby się, że każdy by sobie chciał pojeździć po Europie do ważnych klientów, bo to jest rozwojowe i to jest to, o czym my mówiliśmy, że ja bym zawsze chciał, jakby mi ktoś przyszedł i powiedział, leć do, zresztą miałem taką sytuację, leć do Dubaju, pogadaj z szejkami i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To ja mówię, kurde, kiedy? Już. De facto było tak, że następnego dnia i tak zrobiliśmy, bo nikt nie miał paszportu, a ja akurat miałem. Ja bym tak zrobił, co nie? Ale są ludzie, którzy mają, kurczę, nie wiem, rodziny albo... Albo po prostu są dla nich niewygodne takie podróże, bo uważają, są na przykład ludzie, którzy uważają, że delegacja no to jest jakieś ekstra działanie na rzecz firmy, więc powinno być ekstra wynagradzane i tak dalej, i że to nie jest jakby, że to wszystko są nadgodziny i tak dalej. Są ludzie, którzy do tego podchodzą nie na zasadzie, że to jest super okazja na rozwój, poznanie nowych ludzi, doświadczenia biznesowe, tylko ja chcę zrobić swoją robotę i iść o 15 do domu, zająć się rodziną i cokolwiek. I ja na przykład rozumiem takie podejście, nie zgadzam się z nim, jakbym miał w ten sposób podchodzić, ale muszę je zrozumieć, no bo mi zależy na tym, żeby ta osoba pracowała najlepiej w swoich, powiedzmy, ramach komfortu, tak? Żeby była efektownym pracownikiem. Będzie efektownym, jeżeli nie będę mu narzucał czegoś, co jest mu nie po drodze. Tak bardzo, bo też nie mówię, żeby wszystkim usługiwać zaraz i wszystkim robić iść na rękę. Musi być ta granica, tak? Musi być moment, w którym się kończy jakby usługa, zaczyna jakby jakieś tam partnerstwo, i w drugą stronę tak samo. No i wracając do pytania, które brzmiało, jak ten dział sprzedaży wspieraliśmy. I teraz oni jeździli na te spotkania, te osoby, które wytypowałem, które wiedziałem, że chcą, które się nadają, które mają osobowościowo jakieś możliwości, plus technologicznie klient ich nie zagnie, bo często po stronie klienta są też techniczne osoby. No i mówię, chłopaki, bo zazwyczaj było tak, że dział sprzedaży przychodził i się dopraszał o te osoby. A ja odwróciłem tę rolę, mówię, chłopaki, macie nasze wsparcie, totalne. Jeżeli potrzebujecie jutro gościa, ogarnę tak, żebyście jutro mieli gościa, albo sam pojadę. Ale potrzebujemy projektów, chcemy was wesprzeć. I to jest coś, co się do tej pory w organizacji nie wydarzało. To znaczy zawsze było tak, że dział sprzedaży biegał po całej firmie, dopraszał się o specjalistów, albo często w ogóle sam do nich uderzał, co było niefajne, bo ludzie, którzy zarządzali ich czasem, nie wiedzieli o tym. I to rodziło takie konflikty albo problemy. I dzięki tej idei tribów odwróciliśmy w ogóle sytuację, że ja przyszedłem i powiedziałem, chcę wam pomóc, ponieważ potrzebuję projektów. I to jest też super doświadczenie. Grzegorz, mam dwa pytania, jak mogę. Możecie już zacząć zadawać pytania, bo ja tak się rozgaduję. Pierwsze szysze na temat, wspomniałeś, że macie jakieś procedury. Czy te procedury są jakoś formalnie spisane? Czy jest tak, że ty i powiedzmy dwie czy trzy inne osoby trzymacie? Czyli jeżeli byś się wyrwał na jakiś czas, jaki miałby to wpływ na zespół? I drugie pytanie na temat, jak ten model, który jest powielany w twoim plemieniu, jest w plemieniu obok, które działa. Jak po prostu, no bo pewno masz obserwację, bo siedzicie gdzieś tam obok. Czy... Zapamiętaj drugie pytanie, ponieważ odpowiadając na pierwsze mogę zapomnieć o nim. Zapamiętam. A pierwsze jakie było? nie, żartuję. Tak. Generalnie uważam, że w gościu podjechał mi teraz będzie walił po oczach słońcem. Najważniejsze według mnie w każdej organizacji, w każdym zespole, to nie tylko w tribach, powinno być to, że ludzie są zastępowalni. Są w zasadzie nie takim, że możemy kogoś wywalić bez czy cokolwiek. Źle się do tego się zabrałem. Chodzi o to, że jeżeli ktoś nam odejdzie z firmy, jeżeli ktoś zachoruje nagle, to musi być procedura i proces, który umożliwia zespołowi albo specjalistom czy firmie poradzenie sobie z tym. Czyli, że nie jesteśmy zależni od kompetencji czyjejś osoby. Albo najzwykle prozaiczna potrzeba pójścia na urlop po prostu. Ewelina poszła, jest na urlopie, super go zaczęłaś. I ten jest na urlopie i teraz prawdopodobnie
To, jak organizacja poradzi sobie bez jej uczestnictwa, będzie świadczyło o tym, jak dobrze zorganizowała, powiedzmy, te procesy, żeby to się działo bez jej uczestnictwa. No, i my, ja wyznaczyłem coś takiego jak Radę Plemienia. To byłem ja, ten lider technologiczny. Liderzy technologiczni innych projektów, jeżeli tacy występowali, oraz inni project managerowie, którzy funkcjonują w moim plemieniu, bo też funkcjonują. I spotykaliśmy się razem, myśleliśmy nad jakimś rozwiązaniem, nad jakąś procedurą, albo dobrze by było poprawić to. I potem wychodziliśmy i pytaliśmy ludzi, co o tym myślą. I to też, to jest bardzo istotne, to jest szalenie istotne, żeby pytać ludzi, a nie ich informować. Żeby powiedzieć, słuchajcie, widzieliśmy taki problem, wymyśliliśmy takie rozwiązanie, co o tym myślicie? Czy coś byście zmienili? Czy moglibyśmy się umówić, że za 2 tygodnie wdrażamy je w życie i wszyscy się zgadzamy, że to będziemy próbować i starać się jak najlepiej to przeprowadzić? I co to daje? Daje im możliwość wypowiedzenia się. Wam daje możliwość zareagowania, jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, jeżeli ktoś tego nie rozumie i tak dalej. I daje przywiązanie. I od pierwszego momentu zwiększa prawdopodobieństwo, że to się uda, ponieważ ludzie mieli możliwość, żeby się wypowiedzieć, mieli możliwość powiedzieć, że im się to nie podoba. Jeżeli nie powiedzieli, to też potem nie czują się w sile, żeby coś na ten temat, żeby przeciwdziałać temu, albo żeby marudzić. No bo, tak, bo kurczę, mogłem powiedzieć wcześniej, co nie? Tak naprawdę. Każdy sobie tak w głowie to tłumaczy. No, zapytał mnie, no nie narzucił tego. To jakby nie zgłaszałem sprzeciwu, więc dlaczego tym teraz mam coś z tym robić negatywnie? No i wyznaczamy te procedury, spisujemy je sobie w Confluence, to jest akurat takie narzędzie IT Atlassiana. Generalnie w jakimkolwiek miejscu, w którym byście spisali jakieś dokumentacje, tak? Nie wiem, jak u siebie w organizacjach to robicie, natomiast czy na jakichś Google Docsach, czy na tym Evernote, czy cokolwiek, na pewno macie jakieś narzędzie, albo kurde, zeszyt, w którym spisujecie rzeczy i gdzie można je współdzielić z innymi pracownikami. No i spisywaliśmy te procedury, o ile były zaakceptowane przez to plemię. Mamy szereg takich procesów, procedur, które sobie ustaliliśmy, że dobrze będą działać, sprawdziliśmy je. I te, które się nie sprawdziły, to wywaliliśmy, a te, które się sprawdziły, zostały w tej dokumentacji. Zostały ułożone w pewną logiczną całość. I jeżeli ktoś do nas dołącza, oprócz tego wywiadu ze mną, dostaje ode mnie, może nawet nie, bo wprowadzenie do firmy ma organizacyjnie, firmowo, ale jest też wprowadzenie do plemienia. Ja mówię, słuchaj, to jest twój niezbędnik. My w naszej historii działania ustaliliśmy sobie takie i takie zasady współpracy. One są tutaj spisane. Przeczytaj, daj mi znać, co o tym myślisz, czy coś byś zmienił. Twoje zdanie jest dla mnie bardzo istotne, ponieważ jesteś nową osobą w firmie, masz inną, zupełnie taką świeżą perspektywę, więc być może zauważysz coś, czego my nie zauważyliśmy wcześniej. Daj mi znać, co o tym myślisz i czy możemy się umówić, że tak będziemy działać. I zauważcie, jak dużo problemów to już na samym starcie rozwiązuje. Jakby są jasne, zderzenie oczekiwań z możliwościami, jasny komunikat, jak pracujemy, więc ta osoba wie, co ma robić, wie, jak ma robić, wie, jakie są oczekiwania wobec niej i wie też, może mam moment i możliwość, żeby od razu jakoś się do tego odnieść. Więc te rzeczy są spisywane, ci ludzie je to znają i jeżeli ktoś pójdzie na urlop, czy ktoś odejdzie, to one są wciąż do reużycia, ewentualnie na przykład się zmieniają tylko osoby odpowiedzialne za te elementy, za pilnowanie tych procesów. Czyli nie jest tak, że ktoś jest wykonawcą, bo wszyscy jesteśmy, tylko ktoś jest odpowiedzialny za to, żeby pilnować, żeby kogoś zapytać, żeby coś doglądnąć. No to każda osoba to może zrobić na bazie tego, co jest spisane. I drugie pytanie brzmiało... pomiędzy plemionami. Tak. I znów, zacznę od tego, że to jest też... to akurat jest zła strona tribów, czyli że zamykamy się w jednym zespole w organizacji i coś... Kiedyś wcześniej było tak, że były różne projekty w organizacji, te osoby migrowały między tymi projektami, poznawały dużą część firmy, dużą część specjalistów i jednak dużo więcej osób współpracowało ze sobą w obrębie firmy. Teraz jest tak, że bardzo mocno współpracujemy w tym zespole, ale troszeczkę mniej z innymi, mimochodem. Po prostu taka jest konsekwencja tej decyzji. Dlatego równie istotnym jest to, żeby pilnować tego, żeby te triby między sobą mogły się wymieniać tą wiedzą.
i zaczęliśmy tworzyć coś takiego jak gildie. Czyli, że jeżeli tribe pracują w jednej technologii na przykład, czyli mamy inne plemię Magento 2, czy Magento w ogóle tego frameworka, to mamy też jakiś tam, może nie zasób spotkań, ale jedno czy dwa spotkania w miesiącu czy w kwartale, gdzie faktycznie się spotykamy, wymieniamy wiedzą, co osiągnęliśmy przez dany okres czasu, jakie wdrożyliśmy sobie procedury, czy one nam się sprawdziły, czy nie sprawdziły. Robimy sobie taki review naszych działalności, znajdujemy punkty wspólne albo punkty, w których się możemy uzupełnić, no i ten przepływ wiedzy występuje. Albo na demo zaczęliśmy zapraszać siebie nawzajem na przykład. Czyli mamy swoje wewnętrzne demo, ale zapraszamy ludzi z innego plemienia. I to jest szalenie istotne, żeby o tym pamiętać, żeby nie zatracić tego poczucia też tej całej firmy, tak? Nie może być też tak, że plemię się zamyka w sobie i ma tylko świadomość, że jest jakieś drugie, inne plemię. Ciekawe jak tam u nich. Na pewno my mamy lepiej, co nie? I zaczyna się jakaś taka niezdrowa rywalizacja. Nie, wszyscy współpracują, widzą się na co dzień. Ja stwarzam z ludźmi i możliwości do kooperacji, do współpracy. I wtedy też wymieniamy tą wiedzę. Co więcej, mamy coś takiego, co też wdrożyliśmy już jakiś czas później, bo moje plemię było pierwsze, było jakby samo. I potem zaczęły dochodzić kolejne plemiona, jak stwierdziliśmy, ok, kurde, to działa, zaczynamy robić. To doszło drugie plemię, a potem zrobiliśmy już trzecie, czwarte, piąte, żeby objąć tym całą organizację. Żeby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy ktoś myśli sobie, kurde, już wszyscy są w plemionach, a ja jeszcze nie, to chyba jestem jakiś gorszy, co nie? No i to bywa, znaczy jest zabawne, tak z perspektywy takiej, powiedzmy, kurczę, ptaka, że tak jak się patrzy na to z góry, ale to jest realny problem i faktycznie ci ludzie mają prawo się tak poczuć, jakby się empatycznie wbić w ich skórę, to oni mają prawo się tak poczuć i dlatego przewidując to ryzyko, stwierdziliśmy, ok, to teraz dajemy wszystkich do tribów, żeby wszyscy czuli przynależność do jakiejś grupy osób. I zrobiliśmy coś takiego, każde plemię ma oczywiście wodza, ta struktura jest taka sama. I zrobiliśmy konwent wodzów. I spotykamy się jako wodzowie w małym gronie pięcioosobowym. I to jest też super, bo uważam, że te osoby, w ogóle pierwsza rzecz, to te osoby muszą być dobrze wybrane na to stanowisko, bo muszą być i dobre projektowo, i dobre w kompetencjach miękkich, zarządzaniu ludźmi, rozmawianiu z nimi i tak dalej. To jest mimo wszystko taka rola bardzo odpowiedzialna. No bo jak wódz by był zły, takim by szefurą, to by ludzie po prostu nie czuli tej atmosfery, by się zwalniali. I robimy sobie konwent wodzów, rozmawiamy o problemach, o sukcesach też, ale przede wszystkim, co jako wodzowie możemy zrobić dla całej firmy i co potrzebujemy od firmy, żeby dobrze zarządzać tymi zespołami. I uważam, że jesteśmy bardzo takim zgranym zespołem, i w organizacji mamy bardzo dużą moc sprawczą. Myślę, że jeżeli nie ma sytuacji, nie ma możliwości nawet, żebyśmy poszli w piątkę do zarządu z jakimś propozycją czy sugestią, a być może nawet czasem żądaniem i żeby ono nie zostało wysłuchane, a w 90% przypadków po prostu działamy wspólnie, żeby to zaadresować. Bo zarząd też ma świadomość, że my jako wodzowie jesteśmy najbliżej ludzi, znamy ich potrzeby i ta inicjatywa powinna iść oddolnie, a nie odgórnie. I to też według mnie fajnie, bo w wielu organizacjach, gdzie mamy taką strukturę pionową, gdzie jest prezes, są dyrektorowie, którzy bronią interesów zarządu i zarządzają ludźmi, ale nie mają z nimi jakichś relacji wypracowanych, no to ta inicjatywa idzie odgórnie najczęściej. A tutaj też odwróciliśmy to i ta inicjatywa idzie oddolnie, czyli ludzie mi dają znać na retro, na feedbackach, na statusach, przy kawie, co potrzebują albo jakie mają problemy, bo mi ufają, bo mamy dobre relacje. Ja to przekazuję i weryfikuję z innymi wodzami na przykład, czy oni mają podobne problemy i jako grupa osób z propozycją rozwiązania idziemy do zarządu, mówimy, jest taki problem, myślimy, że to i to by pomogło. Ok, w porządku, macie tutaj środki, macie możliwości i tak dalej. Więc super, według mnie to też to jest super dobra strona tego wszystkiego. I teraz muszę się cofnąć do twojego pytania, żeby stwierdzić, czy na nie odpowiedziałem. A jak plemiona skupiają ludzi wokół technologii, to gildie skupiają wokół tego, czy jest jedna technologia? Też wokół technologii. Myślę, nie, no, że mamy obecnie, tak jak mówiłem, pracujemy na frameworku Magento, frameworku PIMCore. Oprócz tego są jeszcze produkty, zaczęliśmy robić takie open source. No ale te dwie grupy pierwsze są najliczniejsze, więc mają po dwa plemiona i oba plemiona są jest po jednej gildii. Jest gildia PIMCore i gildia Magento. I one się razem... Gildia to dwa tribe po prostu.
Tak, znaczy może być więcej, tak? Gdyby to była większa organizacja, to to się skaluje. Ale generalnie chodzi o to, że jakby gildia łączy interesy wszystkich plemion, które działają w podobnej technologii. Czyli na szczeblu operacyjnym one są zachowane w tej, powiedzmy, małej ilości, znaczy mniejszej ilości osób, czyli tak jak u mnie na przykład 20, to już i tak jest dużo. Natomiast na poziomie tej gildii są w stanie razem też decydować o tym, w którym kierunku technologicznie powinna iść firma, albo jakie działania podejmować. Jaka jest rola zarządu w tribach? Czy zarząd jest w jakimś tribie? Czy jak to w ogóle ma się zorganizowane przy takiej skali? My jesteśmy tym takim szczeblem operacyjnym. Okay. Zarząd dzięki temu, że nie musi schodzić tak nisko, pełni bardziej funkcję, niemalże nie reprezentacyjną, tylko dba o to, żeby wytycza drogę firmy. Nie skupia się, od nas ma jasny feedback dotyczący tego, jak ludzie, jakie mają potrzeby, jak firma prosperuje, nie wiem, jakie stosujemy rozwiązania i wsparcie merytoryczne. Natomiast zarząd się skupia w tym momencie na tym, żeby firma szła w odpowiednim kierunku. Żeby zdecydować, czy firma ma się jeszcze rozrosnąć, czy już nie. Czy mamy iść na rynek holenderski, kurczę, brytyjski, USA, czy gdziekolwiek. Z jakimi klientami będziemy współpracować, z jakimi klientami już nie będziemy współpracować. Bo nie są zgodni z naszą ideologią pracy. Jakich rozwiązań się podejmiemy, jakie rozwiązania nas nie interesują, bo uważamy je za mało skuteczne biznesowo. Czyli w zasadzie podejmuję na zupełnie innym szczeblu decyzje dotyczące w ogóle przyszłości całej firmy. I tutaj idzie sprzężenie zwrotne, gdzie oni przychodzą z pomysłami, my je konsultujemy jako wodzowie i dajemy feedback, to się wydarza i my potem też komunikujemy do ludzi w organizacji. A co w trudnych sytuacjach? No wiesz, czasami zarząd musi obciąć wam budżet na przykład. Mhm. A mieć taką sytuację? Jesteśmy ruchem oporu wtedy. Okay. Myślę, że jako osoby, które są zarządzają tymi plemionami, mamy też pewną odpowiedzialność i mamy też pewien zakres taki, może nie decyzyjny, no ale mamy prawo stwierdzić, że słuchajcie, okej, okay, ale to będzie miało wpływ taki, taki, taki na organizację, czy akceptujecie to ryzyko. I tyle. I ja na przykład u siebie, to nie wiem, czy to jest zasada, ale raczej tak, bo ci ludzie mają podobne kompetencje jak z nimi rozmawiam, innymi wodzami, to mamy podobne podejście do spraw, to często, jeżeli taka decyzja jest podejmowana, to też jeżeli jest podejmowana bez żadnego kontekstu, to ludzie mają prawo mieć pretensje i czuć się oszukani wręcz. Ale jeżeli mamy wodzów, i którzy są przy tej decyzji, są w stanie się jej przeciwstawić w jakimś stopniu, albo powiedzieć, na co ona wpływa i zobaczyć, czy są w stanie coś z tym zrobić, trochę zadać parę pytań, zrozumieć tą decyzję, to jesteśmy w stanie też zakomunikować ludziom i troszeczkę odrzeć ich ze złudzeń. Okay. Czyli słuchajcie, obcięli nam budżet, to wynika z tego, że firma ma trochę gorsze wyniki finansowe. Byłem tam, rozmawiałem, wiem, że w tym momencie nie da się. To jest sytuacja hipotetyczna, bo taka się jeszcze nie zdarzyła. W innym obszarze kompetencyjnym mieliśmy pewne tarcia, ale to na właśnie potrzeby tej dyskusji, taki przykład. I w związku z tym musimy, kurczę, przewegetować. Nie będzie tutaj przez najbliższe 2 miesiące, 3 jakichś szkoleń dodatkowych. Musimy zmaksymalizować swój czas poświęcony na klientów, żeby ich fakturować więcej itd., itd. Wiem, że dla was to może być trudne. Takie wiecie, nie chcę mówić, że to jest taka gadka HR-owa czy cokolwiek, ale to jest takie, to według mnie to jest istota partnerskiego podejścia. Czyli wczucie się w rolę tych ludzi przed tym, jak się z nimi porozmawia, przemyślenie, co oni mogą sobie o tym pomyśleć. No bo co oni pomyślą? No kurde, zaraz nas wszystkich pozwalniają. No nie, słuchajcie, obcinamy ten budżet, musimy przez moment się bardziej skupić na tym, żeby pracować projektowo, a nie jakoś procesowo, w sensie, że nad procedurami. To nie oznacza, że was firma zaraz zwolni, firma się trzyma bardzo dobrze, będziecie mieli wynagrodzenia i tak dalej, ale musimy ten moment przetrzymać i po prostu podjąć takie i takie akcje, z takich i takich powodów, co nam da takie i takie skutki. Dlatego proponuję wam, że za 3 miesiące porozmawiamy o tym jeszcze raz i zobaczymy, czy uda się to poprawić, i na to też się umówiłem z zarządem. No i jest abstrakcyjnie różna, inna w ogóle reakcja na taki komunikat. Wręcz nawet wydaje mi się, że czasami motywująca, bo ludzie czują, że są razem w tym problemie,
że to nie jest problem firmy, tylko to jest problem ich samych i wszystkich w organizacji, więc im, że mają sprawczość, żeby coś z tym zrobić, tak? Mówiłeś o relacjach i w książce na przykład były różne przykłady o jakichś takich rytuałach albo coś takiego integracyjnych, powiedzmy. Czy u was też są jakieś takie spotkania integracyjne, czy robicie coś razem jakby w trakcie pracy, czy po pracy, czy nie wiem, właśnie jakieś spotkanie, gdzie opowiadacie o różnych rzeczach, jakieś takie swoje właśnie rytuały, powiedzmy. Mhm. Zaraz wrócimy do twojego drugiego pytania. No tak, w sensie, że w ogóle to też fajnie wyglądało. Jedno, inne plemię, my tego nie robiliśmy, ale inne plemię na przykład zrobiło sobie kubki ze swoim logo. Moja plemię w ogóle się nazywa Drużyna A. Dlaczego? Bo drużyna jest zajebista. A poza tym fajnie mi się zgrywa słownie to, w sensie, że drużyna, jako zespół, który razem działa, jest sprawny i faktycznie drużyna to jest dla mnie takie, wiecie, jak w filmach, kurczę, macie drużynę koszykarską i to są goście, którzy jeżdżą razem na zawody i są tacy, jesteśmy razem, co nie wiem, czy jak w futbolu się wszyscy razem motywują. Albo drużyna pierścienia. Kurczę, świetny przykład, drużyna pierścienia. Aczkolwiek no, tutaj nawiązywałem do Hannibala i tego, CJ'a, tego takiego dużego murzyna. Oglądaliście drużynę, czy nie? BA, sorry. I A, no bo pierwsza, tak? Pierwsza litera alfabetu, drużyna A jako ten pilotażowy projekt. Byliśmy drużyną A i mówię, kurczę, słuchajcie, jesteśmy drużyną A, zostało nam powierzone ważne zadanie, musimy udowodnić, że Trajby to dobry pomysł, wytworzymy sobie procedury, zrobimy sobie tak, żeby nam się dobrze pracowało, tylko musimy współpracować i musimy sobie jasno mówić o potrzebach i tych. I no, i kurczę, jesteśmy drużyną A, ja wam powiem, jak jest. Jesteś buźką w tym. Tak. I ja wam powiem tak, i przypalam sobie cygara cały czas. Będziemy działać razem, to kurczę, wygramy, co nie? No i to jest takie, wiecie, już takie troszeczkę coachingowo to brzmi, ale jeżeli się naprawdę w to wierzy, to gwarantuję wam, że ci ludzie nie traktują tego jako puste gadanie. Więc drużyna A. Niektórzy sobie zrobili kubki. Walnęliśmy sobie choinkę na święto do pokoju, co nie? To nie była instytutowa firma, to była instytutowa plemienna. Wychodzimy na miasto czasami, w sensie, że w jednych plemionach to działa lepiej, w innych gorzej. Niektórzy mają tak, że jakby naturalnie gdzieś tam wychodzą sobie po pracy na miasto, spędzają razem czas, a niektórzy, w niektórych przypadkach jest to tak, że jest to sterowane na zasadzie chodź, zrobimy coś razem, załatwia nam budżet, wyjdziemy sobie na miasto, coś porobimy razem. Więc odbywają się takie rzeczy jak najbardziej, to jest uważam bardzo potrzebne. Mamy inicjatywy plemienne, na przykład robimy sobie takie lightning talki, czyli 15 minut, każdy dla wszystkich, jedna osoba przygotowuje jakiś temat, który opracowuje w obrębie 15 minut, żeby inni mogli się z nim zaznajomić, co nie? Czyli jakiś programista sobie po godzinach robi na Androidzie apki i stwierdził, że poopowiada o tym ludziom, to po prostu przez 15 minut dajemy mu możliwość, żeby wszyscy się razem spotkali i mógł o tym opowiedzieć. Robimy sobie raz na miesiąc, robimy sobie głodne wtorki i siadamy sobie tak jak tutaj, tylko że jedna osoba jest odpowiedzialna za to, żeby przynieść samemu zrobione jakieś tam wypieki, czy nie wiem, ciasto, czy kanapeczki, albo nabyć je po prostu, albo kupić składniki, sobie wszyscy razem je przygotowujemy. Losujemy sobie co dwa tygodnie na retro taką osobę i ona przygotowuje po prostu dla innych posiłek. I to jest też fajne, bo ta osoba czuję się potrzebna i czuję, że może coś zrobić dla innych, a inni bardzo doceniają to, że jej wkład w to. I to jest przechodnie, więc w ciągu roku praktycznie każdy przygotuje, bo to robimy co dwa tygodnie, czy co miesiąc, co dwa tygodnie. Jakoś tak to wymyśliliśmy, że w ciągu roku praktycznie wszyscy zrobią, każdy każdemu zrobi śniadanie. No i to jest szczoderskie w ogóle, ja nie przynoszę kanapek we wtorek i po prostu sobie robimy razem śniadanie i mamy tę możliwość, żeby porozmawiać, tylko teraz musimy zaakceptować fakt, że na przykład, nie wiem, przez te pół godziny ci ludzie nie będą pracować. Ale jest to, kurczę, inwestycja i koszt, który ja jako wódz plemienia jestem w stanie ponieść, ponieważ to buduje relacje i zwiększa naszą efektywność w tym pozostałym czasie, który mamy do zrobienia. Więc takie inicjatywy mamy, podejmujemy. No. Mhm. A jeszcze też w książce jakby był taki motyw, że jest elastyczność stanowisk. A w jakiej książce, że tak zapytam? Pracować inaczej. Tak? Pracuj inaczej. Okay. Że taki motyw był właśnie, że są elastyczne stanowiska. Czy miałeś takie sytuacje, że ktoś u ciebie powiedział,
dobra, byłem tym, ale widzę, że brakuje tego stanowiska i na przykład zafundujcie mi szkolenie, a ja stanę się tą osobą, bo jest potrzebna na przykład w plemieniu taka osoba i chce się, no nie wiem, może nie przebranżowić, ale zmienić stanowisko albo obowiązki, czy coś takiego. W kontekście stanowiska nie. Aczkolwiek jakby pojawiła się taka potrzeba, to byłaby taka możliwość jak najbardziej. Bardziej jest tak, że na przykład ja czuję, że potrzebuję w plemieniu więcej liderów, więc na feedbackach pytam ludzi, czy chcieliby coś takiego, czym się wiąże ta rola, jakie trzeba mieć kompetencje i tak dalej. Uważam, że nadajesz się, dlatego cię pytam, czy chciałbyś zostać. Tak, ale trochę się boję, coś tam. I gadamy sobie o tym i wypracowuję to z ludźmi. Czy ktoś by mógł zostać opiekunem i mentorem nowego stażysty? To jest też fajna, odpowiedzialna rola. A nie trzeba być tak doświadczonym technologicznie. I też sobie takie osoby, powiedzmy, dobieram. Ale też widzę, co oni komunikują. Niektórzy widać, że mają na przykład ciągotki do jakichś pewnych tych. Więc stanowisko może nie, ale technologia. Zdarza się i to też bardzo często w IT, że ktoś się już wypala w danym języku programowania, w danej technologii, frameworku i stwierdza, kurde, porobiłbym coś innego. I jest możliwość i zdarzało się już niejednokrotnie u nas w firmie, że osoby zmieniały plemiona. Ze względu, albo nawet nie zmieniały plemion, bo też dopuszczaliśmy, były tak związane z grupą ludzi, że stawialiśmy ich w grupie ludzi, ale robiły troszeczkę inną rzecz, nie? Tak powiedzmy odkrywczo. Ale było tak, że ludzie przychodzili między plemionami, bo na przykład nie dlatego, że nim się źle współpracowało w grupie ludzi, ale chcieli zmienić technologię. I wtedy tak. Więc jeżeli taka potrzeba się pojawia, to jest bardzo szybko zaadresowywana i jest możliwe w obrębie organizacji. Pytanie o rodę plemienną. Ale to ja muszę przerwać, bo Ewelina miała jeszcze drugie pytanie. Okej, ja tylko jeszcze odpowiem Tobie, Rita, że na przykład u nas tak funkcjonuje, że rok temu gość powiedział mi, że on chce się zajmować UX-em w zabiegi stron. Był SEO-owcem, zajmował się pozycjonowaniem. Trochę różne działki. Powiedział to rok temu. Teraz obsługuje pierwszych klientów na UX i zaraz będzie tworzył własny dział. Tylko to trzeba otworzyć mu trochę drogę do tego, żeby się rozwijał. Nawet czasami nie ma możliwości budżetowych na to. Ja nie miałam kasy, żeby teraz dać mu możliwość rozwoju działu. To musi trwać, ale to się da zrobić. A pytanie było trochę z innej beczki. Jak sobie radzisz z 23-osobowym open space'em? Bo ja przy 8-osobowym już muszę wdrażać procesy, bo wszyscy się tak lubimy, że efekt jest taki, że najchętniej ludzie są dużo rozmawiali, no ale zaczyna trochę cierpieć efektywność pracy, nie? I to trzeba wyważyć. Jak sobie z tym radzisz? Tak, to jest też fajny przykład tej takiej, że to może się przerodzić w jakieś negatywne zjawisko, że ludzie się już tak lubią i tak są w ogóle dogadani ze sobą, że ta praca to w ogóle schodzi na dalszy plan. W zasadzie u siebie akurat takiego problemu nie mam. W sensie, że zespół jest na tyle duży, że są pewne, powiedzmy, grupki osób, które ze sobą bardziej współżyją niż z innymi i tak dalej, ale udało mi, nie wiem, czy to udało się wypracować, czy ci ludzie tak po prostu mają, że jednak jak jesteśmy w pracy, to jesteśmy w pracy. W sensie, że jest czas na kawkę, na śniadanko i tak dalej. I też w zasadzie po to są, zauważ się też inną rzecz. Robimy te śniadania, co nie? To jest fajna inicjatywa. Uważam, że to dla plemienia jest dobre i dla mnie jest dobre, bo mamy możliwość porozmawiać. Ale właśnie tam ten potencjał, powiedzmy, czy tam rzecz, kiedy oni się potrzebują wygadać albo ze sobą poprzebywać, to tam oni mają to miejsce, a potem pracujemy, co nie? I generalnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to no tam jakieś rozmowy, nie wiem, wydaje mi się, że staram się to zaadresować projektowo już. To znaczy, oni w tych praca w IT najczęściej jest iteracyjna, pracujemy w sprintach i tak dalej. I teraz, no te osoby mają jakiś zasób działań i jakiś zasób obowiązków w tym czasie pracy, który mają dany. W związku z czym są z tego też troszeczkę rozliczani, czy na demo, czy na planningach i tak dalej. Masz do dowiezienia tyle zadań. I generalnie ja nie mam z tym problemu. Jeżeli ktoś dowiezie 10 zadań, które miał zapisane w 50% czasu, to ja mogę mu dać na 50% czasu rzeczy do ten. Aczkolwiek no, nie szedłbym to aż tak daleko, bo lepiej, żeby wziął nowe zadania i zwiększył tą efektywność. Ale jeżeli ktoś wyrobił swój plan w krótszym okresie czasu, to jestem bardzo chętny, żeby, nie wiem, sobie zrobił jakieś szkolenie, albo żeby coś porobił innego, albo nie wiem, żeby poszedł sobie na kawkę, no, zrealizował swój plan, ale następnym razem zaplanuję mu więcej, bo okazuje się, że jest bardziej efektywny. W każdym razie muszą dowodzić, no, jednak jesteśmy, też staramy się, przez to, że mamy dużą, dobrą relację, to pozwalam sobie na odważne komunikaty, i które normalnie przez szef, jakby szef je dał, to byłyby odebrane
mogłyby być odebrane na zasadzie on znowu się wymądrze, a no, ty gościu w ogóle gada, co nie? Jest tak beznadziejnie. Jednak znają mnie, wiedzą, że nie chcę im zrobić krzywdy. Wiedzą, że nie jestem jakimś, nie wiem, kurde, wtyczką od zarządu, która będzie po prostu ukrytą agendę realizowała w plemieniu. Tylko wiedzą, że jestem gościem, który jest po ich stronie. I mówię im, że słuchajcie, to jest moment, w którym trzeba sobie jasno powiedzieć, że ja sobie stwierdzam tak w głowie, co nie? Okej, widzę, że to już jest za daleko. Chłopaki tutaj już lecą, co nie? Bo chcieliby, bo wiadomo, że branża IT ma tendencję do tego, żeby być kapryśną, ponieważ no, rynek pracownika i tak dalej. No chłopaki, kurde, hold your horses, jednak jesteśmy w pracy, co nie? Świadczycie usługę, jesteście za nią hojnie wynagradzani i na tym polega praca. Lubimy się, spędzamy razem czas, macie możliwości na szkolenia, macie możliwości na przebywanie razem, nie wiem, żebyśmy sobie poszli do chill roomu, kurde, pograli czy cokolwiek, ale praca to praca. Jeżeli macie plan, to musicie go realizować. Jesteście opłacani, więc musicie być odpowiedzialni za to, co robicie. Więc nikt wam nie będzie płacił za to, że siedzicie i sobie gadacie przez cały dzień. Więc trzeba mocno to wyważać i uważam, że trzeba przyjmować odważne stanowiska, tak? Był moment, w którym nazwałem chłopaków u siebie, generalizuję chłopaków, bo to jest, w większości są programiści, ale mamy też programistki, mamy testerki i tak dalej. Więc był tak, ale nie chcę mówić ludzie, więc mówię chłopaków, że powiedziałem im, że są księżniczkami. Mówię, że przestańcie być księżniczkami, kurde, skupmy się na robocie, albo jak macie jakiś problem, to dajcie rozwiązanie. Bo ja mogę myśleć za was, mogę ten, ale nie chcę tego robić, bo uważam, że wy najlepiej wiecie, czego potrzebujecie. Tylko nie chciałbym od was słyszeć, że... Kiedyś ktoś, i zawsze to podaję jako przykład. Kiedyś byłem na jakimś szkoleniu, które prowadził ktoś. I generalnie, bo nie mam pamięci do takich rzeczy i mało w sumie chodzę na szkolenia, ale zawsze po to, żeby może się nie czegoś nauczyć, ale nabrać perspektywy jakieś. Albo wyrobić sobie opinię, albo wyciągnąć jakiś wniosek. Jedną rzecz wyciągnąłem bardzo ciekawą. Gościu powiedział coś takiego, że on jak zawsze, jak idzie do swojego przełożonego czy do prezesa, bo ma jakiś problem, to wywiesza sobie taką mentalną kartkę nad jego drzwiami do pokoju czy do gabinetu. Na zasadzie, przychodzisz z problemem czy z rozwiązaniem. I to jest szalenie istotne, no bo jak przychodzimy, jakby ludzie do mnie, jak ktoś do mnie przychodzi z 20-osobowego zespołu z problemami, to jak do mnie już idzie, to ja sobie myślę, znowu kurde, jakiś problem, co nie? Ale jak przychodzi z problemem i przychodzi i mówi, mam problem, że pracuję w takiej technologii, w takim projekcie, no ale widziałem, że się zwolniło miejsce w innym zespole, albo coś tam, może moglibyśmy mnie tam przypisać, co nie? Ja bym bardzo chciał i kurde, gwarantuję, że będę dowoził, co nie? Ja sobie myślę, witam, co nie? Takie pytanie retoryczne trochę, co nie? Że sobie sam na nie odpowiada. I myślę, bardzo mi się podoba twoje podejście. Cieszę się, że przyszedłeś z rozwiązaniem, a nie z problemem. Muszę to potwierdzić z tym i z tym, albo z project managerem i tak dalej, ale wrócę do ciebie jutro z odpowiedzią. No i szybko załatwiamy taką sprawę. No i to jest czaderskie. Do tego skłaniam ludzi. Podaję ten przykład i mówię, słuchajcie, jak jestem cały dla was, żeby wam usprawiać pracę i jak macie problem, to przychodźcie do mnie, mówcie mi o tym, ale żeby to się nie przerodziło w jakieś wylewanie żalów, co nie? Nie jestem waszym spowiednikiem, jestem osobą, która hełpi się tym i która chce być postrzegana jako osoba, która ma za zadanie zwiększyć waszą efektywność pracy i przyjemność czerpania z tej pracy. Natomiast czerpaną z tej pracy. Natomiast nie będę tutaj, kurde, wam usługiwał. Operujmy na partnerskich zasadach. Jeżeli macie jakiś problem, z którym nie możecie sobie poradzić, to poświęćcie chociaż te 10 minut, żeby zastanowić się nad potencjalnym rozwiązaniem, albo co by wam pomogło i o tym porozmawiajmy, a nie o tym, że macie problem. I staram się właśnie tak troszeczkę odzierać ze złudzeń. Mówię, kurde, jednak wiecie, panowie i panie, bo z paniami nie ma takich problemów, z paniami są inne problemy. Ale żeby po prostu odzierać ze złudzeń, tak bym to powiedział. I jeżeli mamy problem dyscyplinarny na zasadzie wszyscy sobie gadają, no to jednak jesteś ich szefem, tak? Więc no, mogą cię lubić, ale no właśnie dzięki temu, że cię lubią, to możesz oczekiwać od nich większego zaufania. Na zasadzie, słuchajcie, wiem, że się wszyscy bardzo lubimy i mamy fajną atmosferę, ale my jako firma musimy zarabiać. Ja bardzo się cieszę, wypłacając wam co miesiąc wynagrodzenia, ale mogę robić to tylko w momencie, kiedy nie gadacie na kawce i tak dalej, tylko w momencie, kiedy realizujecie pracę, za którą klient płaci. Więc musimy to dobrze wyważyć.
i nakreślać zasady. Łukasz mi pokazuje, tak, że jest, czas. Jest wspólno, więc proponuję zrobić sobie taką szybką rutkę na zakończenie, co wynieść z tego spotkania. Ja na pewno wyniosłem, że rzeczywiście żyjesz tym tematem i myślę, że moglibyśmy nawet jeszcze dłużej o tym gadać. Natomiast będzie jeszcze dzisiaj spotkanie wieczorem, troszkę inne, ale... Ja się wybieram, tak, w ogóle. Piwo między projektami na Facebooku jest PMP, także też zapraszam. Jeżeli chodzi o trawy, to ja mam taki dzień dosyć widzę, że jeszcze moglibyśmy długo o tym pogadać, więc może wieczorem, bo mam jeszcze kilka pytań, ale... Nie ma problemu. Ale później. To może przejdźmy od Ciebie. A, ode mnie. Super, bardzo Ci dziękuję, Grzegorz, dlatego, że utwierdziłeś mnie w niektórych moich przekonaniach. Też liczę, że część rzeczy, o których w ogóle mówię, będziemy mogli wdrożyć u siebie, część już mamy, więc mega inspirujące, fajne, praktyczne, fajna praktyczna prelekcja. Mhm. Więc dzięki bardzo. Ja dziękuję za pytania. W którą stronę idziemy? Możemy w tym. Dobrze. Bardzo ciekawe, co mówiłeś. Tak się utwierdzam w tym, że można inaczej pracować. Wtedy, gdy ja pracowałam w organizacji, to było trochę inaczej, dlatego bardzo się cieszę, że już mnie tam nie ma. I naprawdę, teraz jakby jestem samo tak działająca. Mhm. Ale świetnie, bo jakby to daje mi nadzieję, że jednak jak gdzieś kiedyś będę związana z jakąś organizacją, to właśnie taką, jakąś osobą do tego zmierzam, nie? Więc bardzo Ci dziękuję. Dzięki. To jeżeli chodzi o mnie, no to tak wejście w ogóle w ten temat, jak opowiadałeś, no to tak razem z Tobą sobie szedłem, powiedzmy, i takich niektóre rzeczy sobie jakby przemyśliwałem, no więc to taka fajna podróż dla mnie, nie? Tak mówię. Z mojej obserwacji jakby dużo ciekawych rzeczy, które mówisz o, no powiedziałbym, nie chcąc wdrożenia modelu Spotify, tak? Bo to jest trochę takie, mam wrażenie, teraz święty gra w wielu organizacji, że nie chcę Private Key jest ładny, tak, jako nazwa, ale niekoniecznie w tym widzicie. Także dzięki za dużo wreszcie. Dzięki bardzo. Mi się podobała ta perspektywa jakby gry, tak, tego RPG powiedzmy. To ciekawe, bo to miałem dużo pytań, ale zaspokój. Dzięki. Mnie również dbało sposób komunikacji. Dzięki. Ja dziękuję przede wszystkim za podzielenie się tymi doświadczeniami. To jest ciekawe i tak starałem się od razu konfrontować z jakimś doświadczeniem z przeszłością. Tam w jednym zdaniu chyba padło coś takiego, że nie zawsze ktoś do takiego plemienia pasuje, tak? Bo ma jakieś inne oczekiwania. No i rzeczywiście ja mogę potwierdzić, że faktycznie na pewno jest to charakter po pierwsze środowiska i typu zadań. Czy to są zadania właśnie ambitne, innowacyjne, związane z kreacją czegoś. I wtedy jest większa szansa, że tam się skupiają ludzie otwarci i chętni, tak? Na takie otwarte współdziałanie. Czy też mamy, nie wiem, jakiś taki model, który przyciąga osoby bardziej pasywne, tak, czy oczekujące jakiegoś modelu autorytarnego, tak, i rozwiązywania problemów przez kogoś, tak? Więc pewnie to nie jest do zastosowania wszędzie. Natomiast jeżeli ktoś oczekuje tego typu środowiska, to całe szczęście, że ma coraz więcej możliwości wyboru, tak, jeśli chodzi o organizację, z którą się wiąże. I na pewno też wymaga to, nie wiem, otwartości tych, którzy są ponad tymi plemionami, tak? Czyli zarządów, tak? Ja raczej się spotykam, a też bywając w zarządach, tak? Z zarządami, które są gdzieś tam za szklanymi drzwiami, tak? Ma specjalną kartę magnetyczną, tak? I to od razu jakby od samej góry tworzy pewne nastawienie, tak? I raczej jakby rzadko jest, kiedy mamy do czynienia z takim wyjściem, tak? Przynajmniej w tych organizacjach tradycyjnych, bo tak. W organizacjach, w których tutaj Państwo pracujecie, jest jednak inaczej. To jeszcze jedną rzecz tylko się odniosę. Powiedziałeś, jeżeli mogę na ty, więc siedzimy przy jednym stole na śniadaniu, więc zakładam, że tak. Że nie zawsze będzie tak, że wszyscy będą pasować. Odwróciłbym to, powiedziałbym, że zawsze będzie tak, że ktoś nie będzie pasował. To jakby im szybciej zdacie sobie z tego sprawę, że zawsze tak jest, albo w którymś momencie to się wydarzy, tym bardziej będziecie na to przygotowani. To ja też dziękuję bardzo za takie
Mnie się bardzo podobało, że pokazałeś, tak jak to się mówi, kawa na ławę, że żaden model organizacji nie jest genialny dla wszystkich. To, że potrafiłeś wyjaśnić, ściśnić w prosty i zrozumiały sposób, że każda organizacja rozwija się w sposób ewolucyjny. Tak jak żeście wprowadzali, że najpierw była to mała grupa, ale tak, która zaakceptowała, ale no, najbardziej do mnie przemawiało to, że nie ukrywałeś, że na każdej drodze są wyzwania i to nie zawsze wyzwania, z którymi jesteśmy w stanie sobie poradzić, więc na przykład no, ktoś nie pasuje do zespołów, ktoś jakby stwarza trudno tego i do lidera tak, należy po prostu w głównej mierze, że najpierw zauważyć, a później coś z tym zrobić. Oczywiście mam worek pytań, ja to lubię zadawać pytania, ale to jeszcze porozmawiamy wieczorem, czy jak będziesz miał chwilkę dzisiaj, dzisiaj, teraz jeszcze szczerze. No, dziękuję i gratuluję no, takiego jasnego przekazu, który mam nadzieję, że każdy coś z nas wyciągnął. No ja przynajmniej kilkanaście myśli ślicznie do zastosowania. Super, dzięki bardzo. Też również dziękuję za jasny przekaz, jestem pod wrażeniem tego. No i przez półtorek już się nie nudziłem, co nie zawsze się zdarza, więc to jest coś dla mnie. Super, bardzo fajnie, to jest istotne. Dzięki. No dla mnie to był ciekawy temat, ale ja jako chyba najmłodszy tutaj z towarzystwa nie mam wielkiego doświadczenia, jeśli chodzi o pracę. Dotychczas tylko próbowałem dorabiać gdzieś tam na jakichś pracach sezonowych, gdzie no, na przykład na budowie kolega obok pije wódę z gwinta. więc no, też nie da się takiego człowieka inaczej zmotywować, jak takim sposobem, takim autorytarnym podejściem typu groźbami i przemocą. I przemocą psychiczną. Ale to, za co zaprezentowałeś, daje taką, mi taką nadzieję, że jednak no, jest takie miejsce, jest taki świat, gdzie człowieka traktuje się jak człowieka i no i dziękuję Ci, to bardzo atrakcyjne było dla mnie. Dzięki. Ja słuchając Ciebie przychodziłam sobie, nie zadawałam pytań, bo mi odpowiadałeś w trakcie, więc nie zdążyłam, ale przychodziłam sobie przez swoje doświadczenie z jedną z firm IT, która może nie stworzyła gildii, ale bardzo podobnie pracuje. I też się borykaliśmy z tym, czy stałe zespoły, czy zmieniać, więc my różne rzeczy próbowaliśmy, ale odpowiedzieliśmy na pytanie, że jednak warto też te stałe zespoły, pamiętając o zagrożeniach, wprowadzać, bo to ma dużą moc i wagę. No i gdzieś tam ponieważ mi się świetnie Ciebie słuchała, nie razu nie dotknęłam telefonu podczas też tam mam różne rzeczy do załatwienia podczas Twojego wypowiedzi. Mam nadzieję, że nic nie zawaliłeś. Nie ma takich rzeczy, które się nie da później odbudować. Natomiast pomyślałam sobie tak, że przydałbyś mi się na takie różne szkolenia, które prowadzę jako osoba praktyk, opowiadająca też ze swojej strony, że to robi i tak dalej, bo ja ludziom powiadam, że ja to robię, wprowadzam w taki sposób, że to jest ważne, natomiast ty to jeszcze potwierdzasz, nie? Więc gdzieś sobie pomyślałam, że tak do praktycznego... Jasne, ja bardzo lubię opowiadać. Do praktycznego, wiesz, użycia ciebie, w jakiś kontakt, gdzie się mi się to podoba. Nie ma problemu. Ja również dziękuję, bardzo pozytywne spotkanie. W sumie nie miałam żadnych uczuć do przechodząca, wychodzę pozytywnie. Z takich jakby różnic między książką, która była taką moją pierwszą stycznością z turkusową organizacją, a tym, co powiedziałeś, było to, że jakby w książce wywnioskowałam, że w turkusowej organizacji jest trochę taki samopas, nie ma szefa. A jakby to, co ty zaprezentowałeś, pokazuje, że jesteś jakby szefem, liderem, ale pracujesz z tymi ludźmi i uważam, że to jest fajne i to mi się podoba i to też jakby rozwiało część moich wątpliwości. Mhm. Jeszcze jedna niezwykła rzecz, nie wiem, czy masz świadomość, w czym uczestniczysz, że stosujesz metodę przywództwa na bliską odległość i już są książki na ten temat popełnione. Ja sobie myślę, że jesteś żywym przykładem, że to ma jakby sens i znaczenie. Nie? Także... Dzięki za opis tego, jak działasz. Najważniejsze jest to, że to się sprawdza u Was i fajnie, że nie jest to tylko jakiś schemat organizacyjny, który przyjęliście, ale że to się sprawdza właśnie w tych śniadaniach, o których opowiadałeś, o tym, że ludzie do Ciebie przychodzą, o tym, że mogą zmienić jakieś swoje zespoły, kompetencje.
No i to jest chyba na takim etapie, to jest chyba wyznacznik tego, że wszyscy tak jakby też intuicyjnie i podświadomie czują, że to działa i są z tego zadowoleni, na przykład na feedbackach, kiedy mają zmienić pracę, zespół, tak. Dziękuję Ci bardzo. Jedna rzecz, która mi przyszła do głowy i opowiedziałeś swoje przemyślenia, to jest, że ja dzisiaj nie opowiadałem ani o turkusowej organizacji, ani nawet o trybach nie opowiadałem. Opowiadałem o narzędziu, które można wykorzystać, to jest ten, to powiedzmy metodyka Tribe, ale chciałbym myśleć, że dzisiaj opowiadałem o tym, jak podchodzić do ludzi, jak współpracować z ludźmi, jak współpracować w zespołach i jak bardzo ważna jest komunikacja, empatia i według mnie tutaj jest klucz. Niezależnie w jakim rodzaju zarządzania, modelu, kto jaką książkę napisał i tak dalej, bo są może ludzie, którzy się dzielą wiedzą i to jest super, ale zawsze najważniejsze jest to, żeby to było partnerskie, żeby to było oparte o jakąś przychody i straty, w sensie, że ktoś widzi w czymś jakieś korzyści albo problemy i język, w jakim się komunikujecie ze swoimi pracownikami, współpracownikami, klientami jest tutaj absolutnie kluczowy. I tylko dzięki, nie dlatego, że to są tryby, to działa, tylko dlatego, że tryby zostały należycie użyte, co nie? No ja jestem przybity. Tym, ile rzeczy trzeba zrobić dobrze i mądrze, żeby to działało. Mhm. I zastanawiam się, czy widzę z takim pytaniem, jak to wprowadzić w małej organizacji, która ma dopiero urosnąć, w sytuacji, kiedy ja jestem tym gościem od wizji. Czyli dla mnie wszystkie te rzeczy, o których ty mówisz, ja je doskonale rozumiem w teorii, rozumiem ich sens i zupełnie ich nie czuję w tym sensie, że ja nie jestem osobą, która to zrobi tak dobrze, nawet nie tak dobrze jak ty, ale wystarczająco dobrze, żeby to działało. Najlepsze jest to, że ty nie musisz być taką osobą. Możesz mieć kogoś, kto po prostu zrobi to za ciebie. Myślę, że w twoim imieniu. Tak. I no, nie wiem, jeżeli jest mała organizacja i ja, na, to pewnie na początku było małe. Absolutnie najważniejsze było to, żeby sprzedać ideę. Czyli macie wizję jakąś, chcecie rosnąć, macie jakieś cele organizacyjne, cele biznesowe. I tak szybko, jak ci ludzie poczują się, że mają to realny wpływ i że to od nich zależy to, czy te cele zostaną spełnione i zrealizowane, to i tak mocno, jak zbudujesz ich przywiązanie do tej idei, tak szybko to zacznie efektywnie działać według mnie. Tak na bardzo wysokim poziomie, jakbym miał to ocenić. I tak też było w tych plemionach, że oni wszyscy po prostu mocno wierzyli w to, że te plemię to jest fajny pomysł, że to nie jest jakiś wymysł, tylko że faktycznie oni mogą coś z tego wyciągnąć, tylko od nich zależy, czy to im się sprawdzi i będą się w tym dobrze czuć, czy po prostu